Jest mały, puchaty, a na szyi ma białą krawatkę. Portugalski piesek wodny to najpopularniejszy mieszkaniec Białego Domu i ulubieniec córek prezydenta Baracka Obamy. Jest na tyle ważny, że stworzono jego rzeźbę. Takiego zadania podjęła się Śmielowska Fabryka Porcelany. Narodziny pieska Bo obserwowała nasza reporterka Jacqueline Skoprońska. Składamy formę i zalewamy. Ale to dopiero pierwszy etap produkcji. Nadmiar masy trzeba później odlać i surowego jeszcze pieska. Delikatnie musimy wyjmować. Z ponad 60-elementowej formy. Figurkę trzeba wypalać dwukrotnie. Dopiero wtedy trafia w ręce artysty. Moim zadaniem jest pomalowanie wyrobu na czarno. A później specjalne koronkowe zdobienie. To wymaga czasu i niesamowitej precyzji. Tak zwana koronkowa praca, bo to jest miliony kółeczko w kółeczko i wychodzi taki gotowy wyrób wtedy. Taki piesek trafił niedawno do Baracka Obamy. Wręczył go w czasie wizyty prezydent Bronisław Komorowski. Ale śmielowskie pieski to już tradycja. Pierwszego pieska, któregośmy zrobili dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Busha, powstał z inspiracji psa, którego bardzo kochał prezydent. A był nim taki szkocki terier. Wsia tradycja przypadła do gustu Amerykanom i chcieli wykupić prawa do produkcji porcelanowych pupilków. Nie zgodziłem się z dwóch powodów. Pierwszy powód to patriotyczny, a drugi czysto biznesowy. No i oczywiście prestiż. Kolekcji 12 porcelanowych piesków nie kupimy w żadnym sklepie. Pozostaje mieć nadzieję, że swojego odsprzeda Barack Obama.